Cześć, jestem Merwo, witam was w kolejnym filmie, w kolejnym Snajperwo. Powracamy dzisiaj do waszej ulubionej serii, taką mam nadzieję przynajmniej, czyli gramy z karabinami snajperskimi. Oczywiście najpierw runda pistoletowa. Zostały nam jeszcze trzy mapy, których nie rozegraliśmy. What? Nothing. Zostały nam jeszcze trzy mapy, których nie rozegraliśmy w tej serii. Jedną z nich jest Nuke. Także próbujemy naszych sił. Jest na górze. Chciałem mu trochę pomóc. Dobra. Tak jest, wyczekał go timerwo, snajperwo. Czy bombę jeszcze zdążę zaplantować? Chyba nie. Mogę już nie mieć czasu. Ale w ostatniej sekundzie się udało, super. Czas sobie kupić skauta. Jakieś granaty. Pytaliście mnie w tej serii, niektórzy z was, ci, którzy nie pamiętają, bądź nie oglądali odcinka, w którym wybierałem skiny, dlaczego jest to... Chodziło o to, że wybierałem takie skiny, czy to nóż, czy rękawiczki. Głównie chodziło o nóż i rękawiczki, czyli Ursus i te moje zielone, które jakoś tak najbardziej mogłyby przypominać strój prawdziwego żołnierza. Czyli taki, wiecie, kamuflaż, coś w tym stylu, tak? O to chodziło w tych skinach, które wybierałem. No i już pod ten sam kolor została dobrana i scout, i awupka, i autosnajpy, także tak z tego to wyszło. Całkiem dwa trafienia mi się dało zrobić. Where is he? Yeah, right of you. On the top? Under. No. Under? Yeah. Oh. Dostał. He changed position. Slow HP. Granacik. Dobra. On the ramp. Nice! Słuchajcie. Wysoki poziom rozgrywki. Oni tu jeszcze jakieś skiny mają zielone. A, czy też pod kolor ten FAMAS, jak najbardziej. Gdybym potrzebował jeszcze broni FAMASa, to pasowałoby idealnie do mojego zestawu. Oho. Nice. Tak też czułem, że puszują. Jakoś tu strasznie dużo było tupania. Już obaj zaczęliśmy tak grać troszeczkę pasywnie i defensywnie, znaczy nie jesteśmy pewni, co oni wymyślą w której rundzie, nie? Top? Nie. Tak! Nice, good job. Dało się! Wysnajpowany! Ostatnia runda. Trzeba kupić Polana Snów. Tylko 5 fragów na tej broni na Star Trek'u, więc czas coś nabić. Watch this, bro. He's low. Mam nadzieję, że dostanie. Nice. Nie wiem, gdzie on uciekł. Troszeczkę go zgubiłem. Fuck. No! No, on miał 60. Ale szkoda, że przegraliśmy tę rundę. Ja już tutaj tak spuszowałem, myślałem, że mu jest gdzieś tam bezpieczny i możemy tak agresywniej zagrać. 5 rund miał wszystko, po Terro, na Nuku. Fantastyczny wynik, nie? Tutaj po CT to mogę się z tym scoutem bardzo dobrze, bardzo bezpiecznie ustawiać. Window. One under, okej. Okay. Drugi jest w oknie. O, my go chyba spuszczę, ale wygrał. Dobra. Easy, bro, easy. To teraz we dwóch się ustawimy tutaj. Tak też można. Window. Chyba dostał, co? Ach. Pięknie. Nice! GG. No ale dobry ziomek. You. Polet. Nice. Czekał tam piksel na mnie, skubany. Oła. O, under. Dostał no scope. That's right. I rush him. Dobra, słuchajcie, spróbuję przebiec aż tam daleko. Szybko, Merwo, szybko. Otworzył mu drzwi, ale na szczęście na mnie nie patrzył. Udało się. Window. Ah, fuck.
I skillą? No, no. Kurczę. Oh, you hit the team. Ale slow. Dostał przecież, co jest? No. I didn't hit? I don't know. Chciałem się wycofać tutaj na taką bezpieczniejszą pozycję. Jaki ninja! Wow. Jak on się przemieszcza szybko po tej mapie? Oni chyba no 24 na 7 niuka na skrzydłowym grają. Nie wiem jak to robią. Tu milion granatów na drzwi, od razu jakieś kombinacje. Tu wychylę, to dostanę. Dostał! Low. Smoke low. Powinien gdzieś tam być w tym smoku. Siedział tam do końca. No to smoke. He was waiting? Thank you for the game. Słuchajcie, wygrany meczek po takiej przerwie udało się. Także lecimy z kolejnym, zostały nam jeszcze dwie mapki. No to przed nami drugi meczek w takim razie. Tym razem na Inferno. What? 100 ping. Oh shit. What's with your internet? Mój ziomeczek ma 100 pingu. Więc ciekawie, muszę go wspierać w tym meczu. Dobra, puszujemy go tam. Napaliłem się na fragi na pistoletówce. O, poradził sobie mi o setki pingu. Nice. Easy ping. Where are you from? What? Nawet się nie dowiemy skąd jest. Musimy się pisać, bo... No to siema! Merwo? No siemanko. Snajperwo nie poznał, ale już Merwo po głosie to już wiedział. Co tam z twoim internetem się dzieje, co? Nie wiem właśnie. No nie mogę go trafić, no. Nareszcie. Nie widziałeś tego? Moi widzowie też tego nie widzieli. Ja go trafiłem tylko za dwoma strzałami. Wszystkie tutaj wytnę w montażu, żeby nie było. Nie no, trzeba wrócić do formy, co ewidentnie. Będziesz na snajper, bo co ty na to? Dobra. Aha, może tu przyjdą. Auć! Dobrze wyczułem, ale oberwałem mocno. O, dobił go. Nie chciałem udać fake info, ale coś mi się wydawało, że on tutaj tupnął na szorcie. Ale tak mogło mi się wydawać, dlatego nic nie mówiłem. Mamy 6000 dolków, stać nas nawet na... awupkę jakąś. Czemu by nie? No wychylcie tutaj, halo. O właśnie. Gdzie jest? I hedzik! Tak to się robi na snajperwo! Ace! Ładna wupka, co? Naruszenie kwarantanny, zielona. Podoba mi się. Mi się wydawało, że tupą. Musiał coś dostać chyba, co? A jednak uciekł. Tutaj go też nie ma. Pięknie. No już ci wraca ping do normy. No, powoli. A ten Merwo to w miarę spoko jest, czy nie? Spoko. Może być? No. Zapraszamy. Zapraszamy pod celownik. Proszę zraszować apsy. Albo shorta, tak też może być. Minus 53. Kurczę, trochę szkoda.
Nie wiem, którędy dostałem. Czy tu była jakaś para jeszcze między tym przejściem? Tu coś? Czy którędy? Nie wiem, jak ja się ustawiłem, że tutaj dostałem łeb i go nawet nie widziałem. Dziwnie to wyszło. Będę mógł podnieść moją wódkę. Drugi jest tutaj, ale czy się będzie cofał? Wątpię. Raczej będzie szedł przez bombsite. Tak jest! Ale dziwię się, że nam nie wychylił drugi raz, jak wiedział, że mam obłukę. Znaczy może nie wiedział, bo zabiłem wcześniej ze scout, ale to było bez sensu wychylenie. Według mnie 5-3. Ważne, że to wygraliśmy. Jest szansa wygrać ten mecz, bo inaczej byłby remis, nie? Spróbuję podejść szapsami w takim razie. Mu idzie... O, o, skrócili nas niestety. No jak to... No nic! Nic! Poczekaj chwilę. Tak, o to mi właśnie chodziło. Jest na Discord. Pięknie! Mamy to, uff. Bierz jego emeczko, ja muszę grać dalej scoutem. Nie jest łatwo, dobrzy przeciwnicy. I w tym meczu, i w poprzednim jest wyższy poziom niż poprzednie moje tej odcinki na snajper, bo zdecydowanie ciężej. Mam nadzieję, że ktoś tu będzie w picie na strzała. Poczekaj. Jak to wyszło, że tyle mijaliśmy? To gdzie jest drugi, słuchajcie? Gdzie może być drugi? Czy już na plecy szedł? Tu jest. Z shotgunem siedział. Tak jest! Ale się to ledwo udało, ale ledwo to wyszło. Ja tak się zastanawiałem, gdzie on może być tyle czasu. Zagramy autosnipą. Jak to przegramy, to będzie mega słabo. Przeciwnicy dostaną mocną broń. Ale liczymy, że się uda. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma. Pięknie. Ty, on tu blisko był? Jak? A skrócił nas, tak? Tak jest, Merwo, tak jest! Ty, to on musiał obiec nas za psów aż do respa naszego, co? No. Około. Dobra, idź go spuszczę, ja ci rzucę. Idź, idź, idź. Pięknie. Oślepiony był, czy nic? Ale się może odwrócił. Tu go usłyszałem, gdyby nie tupnął, to miał szansę, dzięki bardzo, to miał szansę nas zaskoczyć, ale że go usłyszałem w ostatniej chwili, to zdążyłem się odwrócić. Dzięki wszystkim za oglądanie, słuchajcie, łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć, także dzisiaj oglądaj i zobaczysz siebie na meczu. Będę. Dzięki, cześć.